Dzień dobry, Piotr Wójcik. Dziś moim gościem jest pan profesor Tomasz Wróbel, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Szpiczak plazmocytowy to rzadki nowotwór układu krwiotwórczego. Jego przebieg i rokowanie są zależne m.in. od czynników genetycznych. I pytanie, czy obecnie pacjenci z tym podwyższonym ryzykiem są odpowiednio identyfikowani, no i czy mają właściwy dostęp do terapii? Tak, rzeczywiście zmiany cytogenetyczne u chorych na szpiczaka plazmocytowego są jednym z najsilniejszych czynników rokowniczych pozwalających określić przebieg kliniczny choroby. I pacjenci wysokiego ryzyka cytogenetycznego to są chorzy, których terapia stanowi duże wyzwanie. Mimo ogromnego postępu, jaki w ostatnich latach obserwujemy w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, właśnie te zmiany cytogenetyczne, niekorzystne zmiany cytogenetyczne stanowią dla nas najważniejszy problem. My prognozując rokowanie, czy prognozując przebieg kliniczny szpiczaka, opieramy się na takim międzynarodowym wskaźniku prognostycznym, zrewidowanym międzynarodowym wskaźniku prognostycznym, który obejmuje między innymi właśnie kwestie zmian cytogenetycznych. W ostatnim czasie pojawia się nowa wersja tego wskaźnika prognostycznego, który uwzględnia też nowe zmiany cytogenetyczne. Jakie to są zmiany? No, przede wszystkim to jest kwestia obecności delecji w obrębie chromosomu 17, czyli delecja tzw. 17P, ale też zmiany w obrębie chromosomu pierwszego. Amplifikacja bądź dodatek, czyli 1Q+, to są te dodatkowe czynniki genetyczne, które zostały uwzględnione w tym nowym wskaźniku prognostycznym. Tak więc również zmiany w obrębie chromosomu 14 to też jest jakby problem, który ma też znaczenie rokownicze u chorych na szpiczaka plazmocytowego. Dlaczego to jest ważne? Bo jakby szansa na przeżycie pacjentów niskiego, a wysokiego ryzyka to są bardzo istotne różnice i tutaj postępowanie terapeutyczne powinno być zupełnie inne. Jako przykład powiem, że spodziewany czas przeżycia pacjenta o niskim ryzyku właściwie nie osiągnięto mediany tutaj w obserwacji, natomiast u pacjentów tego najwyższego ryzyka to jest raptem 38 miesięcy, czyli troszkę ponad 3 lata. Tak więc to ma duże znaczenie, czy pacjent jest w grupie wysokiego czy niskiego ryzyka, ponieważ nasza strategia powinna być inna. Nie zawsze jesteśmy w stanie indywidualizować to leczenie, ale w niektórych przypadkach tak. I tak, jak państwo zapewne wiecie, pacjenci chorzy na szpiczaka plazmocytowego w Polsce są leczeni w ramach tak zwanego programu lekowego. To znaczy, że leki, które podajemy, są refundowane przez NFZ w ściśle określonych warunkach klinicznych, wskazaniach itd. I my dysponujemy terapią, która jest skuteczna, czy powiedzmy niweluje niekorzystny efekt zmian cytogenetycznych, a mianowicie schemat iksazomii plenalidomid deksametazon, w skrócie IRD, czyli tak zwany trójlekowy schemat z inhibitorem proteasomu, lekiem immunomodulującym i sterydem. Badania pokazują, że stosowanie tego schematu jest skuteczne niezależnie od obecności czynników ryzyka genetycznych u pacjentów z postacią nawrotową. Ale żebyśmy mogli skutecznie to leczenie zastosować, to oczywiście musimy mieć wykonane badanie cytogenetyczne i musimy uwzględnić aktualną wiedzę na temat tego ryzyka cytogenetycznego. Dlaczego mówię aktualną wiedzę? Bo tak jak wspomniałem na początku, te czynniki związane ze zmianami w obrębie chromosomu 14, czyli translokacja 4-14 czy delecja 17P, to są uznane czynniki. Natomiast zmiany w obrębie chromosomu pierwszego to jest nowość, która jakby w naszym programie jeszcze nie jest uwzględniona, a warto, żeby była uwzględniona, dlatego że takich pacjentów jest całkiem sporo. Więc mając tą wiedzę, możemy takich pacjentów leczyć bardziej efektywnie.
jeśli chodzi o szpiczaka plazmocytowego i to wysokie ryzyko cytogenetyczne, powiedział pan, co to oznacza? Czy są jakieś grupy pacjentów, których to może dotyczyć, czy to już tylko taka diagnostyka genetyczna może ich wskazać? Generalnie najistotniejsza jest diagnostyka genetyczna i w zasadzie obecnie zalecenia mówią o tym, że każdy pacjent z nowo rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym powinien mieć wykonane badanie genetyczne, badanie tak zwanej fluorescencji in situ, hybrydyzacji in situ, czyli badanie FISH, które powinno obejmować właśnie deletę chromosomu 17, czyli deletę 17B, translokację 4-14, 14-16, a w tej chwili również te zmiany w obrębie chromosomu pierwszego. To powinien być standard postępowania w tej chwili. Właśnie po to, żeby zidentyfikować pacjentów wysokiego ryzyka i żeby określić właściwie ten międzynarodowy wskaźnik prognostyczny, żeby można było z pacjentem też porozmawiać, zaplanować leczenie i przedstawić mu rokowanie i możliwy przebieg kliniczny. A to określenie tego ryzyka jest, wydaje się chyba właśnie kluczowe do tego, by dalej planować terapię dla pacjenta, by też jakoś tę terapię ułożyć. Przejdźmy do innego tematu. Chłoniak Hodgkina to z kolei rzadki nowotwór układu chłonnego o pochodzeniu bekomórkowym. Charakteryzuje się on obecnością niewielkiej liczby nowotworowych komórek. Komórki te otoczone są naciekiem komórek układu immunologicznego. To tak w dużym skrócie myślę, że pan profesor z pewnością więcej na ten temat jest w stanie powiedzieć. Ale proszę powiedzieć, czy pacjenci z tą chorobą w zaawansowanych stadiach, czyli w trzecim i czwartym, są w tej chwili leczeni optymalnie? Do niedawna jeszcze odpowiedziałbym na to pytanie, że są leczeni optymalnie, ale wiedza medyczna potrafi zaskakiwać i postęp w tym obszarze też jest duży. Otóż niedawno ukazały się finalne wyniki badania Echelon. To jest takie badanie, które porównywało standard leczenia pacjentów na chłoniaka Hodgkina. Ten standard właściwie obowiązuje od kilkudziesięciu lat i on się składa z trzech leków cytostatycznych. Schemat nazywa się ABVD, obejmuje cztery leki cytostatyczne. I ten standard był porównany do nowej metody leczenia, w której zastosowano zamiast bleomycyny wprowadzono przeciwciało monoklonalne anty-CD30, które nazywa się brentuximab vedotin. To jest takie przeciwciało, które jest skierowane właśnie przeciwko antygenowi obecnemu na komórkach chłoniakowych, temu antygenowi CD30. Ono jeszcze zawiera, jest nośnikiem cytostatyku zwanego auristatyną, czyli mamy tutaj właściwie taką rakietę z przyczepioną bombą, która łączy się z komórką nowotworową i powoduje destrukcję chłoniaka. W związku z tym u pacjentów z zaawansowanym chłoniakiem Hodgkina, za zaawansowanego chłoniaka Hodgkina uważamy pacjentów w stadium trzecim i czwartym. I tutaj powiem, że to są pacjenci, których zmiany występują bądź to po obydwu stronach przeponek, bądź są zmianami rozsianymi, czyli to są pacjenci tacy gorzej rokujący. Porównano ten standard dotychczasowy, czyli schemat ABVD do schematu brentuximab plus AVD bez bleomycyny i okazało się, że uzyskano korzyść nie tylko w odniesieniu do czasu wolnego od progresji, ale również do całkowitego przeżycia, co jest niezwykle istotne i rzadko uzyskiwane u chorych na chłoniaka Hodgkina, co pokazuje, że chemioimmunoterapia ma przewagę nad zwykłą chemioterapią. Ponieważ to są dosyć nowe, to badanie trwało długo i właściwie te wyniki to są takie finalne już po kilkuletniej obserwacji. Ono zmieniło nasz sposób myślenia o leczeniu zaawansowanych postaci tej choroby. Brentuximab vedotin jest lekiem znanym. On jest refundowany w Polsce, ale dla pacjentów w nawrocie, bo rzeczywiście jego pierwsze efekty i wyniki pierwszych badań dotyczyły pacjentów nawrotowych i on rzeczywiście w tych nawrotach jest skuteczny. Natomiast nie jest w Polsce refundowany w leczeniu pierwszej linii. Tak więc tutaj pozostaje pewna przestrzeń do uzupełniania, mając na myśli wyniki badania Echelon. Czyli przesunięcie jakby tej terapii do pierwszej linii leczenia tak, byłoby zastosowanie podstawowo... skojarzone.
podstawą takiej optymalizacji też tego procesu Tak, przeważnie leczniczego. jest w hematologii, pewnie nie tylko w hematologii, w onkologii, że nowe cząsteczki są najpierw testowane w postaciach nawrotowych i opornych, a później, kiedy mają udowodnioną skuteczność, no to przesuwa się je do wcześniejszych linii leczenia, dlatego że zwykle jest tak, że jeśli cząsteczka wykazuje aktywność u pacjentów w nawrocie, to jest jeszcze bardziej skuteczna, im wcześniej się ją zastosuje. I tak wygląda na to, że jest właśnie z brentuximabem, że on w nawrocie był stosowany w monoterapii, a teraz już wiemy, że jeśli go skojarzymy z chemioterapią w pierwszej linii, no to uzyskujemy tutaj no lepsze wyniki niż po samej chemioterapii. Dlaczego to jest takie ważne? Po pierwsze dlatego, że w tym momencie możemy wyleczyć więcej pacjentów, to znaczy mamy mniej pacjentów z nawrotem i opornością, a zawsze po pierwsze dla pacjenta jest to trudna sytuacja, bo ma nawrót choroby czy oporność, a pamiętajmy o tym, że większość pacjentów z chorobą Hodgkina to są młodzi ludzie, ludzie w wieku, kiedy zakładają rodziny, chcą mieć dzieci, pracować w rozwoju zawodowym, więc dla nich wyleczenie z tej choroby jest dla każdego jest ważne, a dla nich jest to szczególnie ważne, bo oni są na początku swojego życia. Dla systemu opieki zdrowotnej też, bo jeśli wyleczymy większość pacjentów za pomocą leczenia pierwszej linii, to nie będziemy musieli się borykać z problemami leczenia nawrotów, oporności, stosowania skomplikowanych terapii, bo mówiąc kolokwialnie, załatwimy problem od pierwszego podejścia. Czyli tak jak w wielu innych dziedzinach, optymalizacja jest kluczem do tego, żeby uniknąć pewnych kosztów, zarówno tych zdrowotnych dla jednostki, społecznych, wynikających chociażby z wykluczenia w sprawach zawodowych i życiowych, ale i tych systemowych, no bo finalnie leczenie takiego pacjenta z pewnością mniej kosztuje. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za wywiad. Przypomnę, naszym gościem był profesor Tomasz Wróbel, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.